organizuje działanie niemieckiego 76. Pułku Piechoty. Pierwszy i drugi szwadron maszynuje w kierunku Kruszki zgodnie z rozkazem pułkownika Mastalerza. Na przodzie idzie szpica ubezpieczeniowa czołowego porucznika Uranowicza. Ułani mocniej ściskają wodze. Mijane drzewa rzucają złowrogi cień na jadących kawalerzystów. Niejeden poklepał spoconą szyję swojego konia. Spokojnie, Kasia. Spokojnie. Już niedługo. Wjeżdżają do lasu. Po prawej stronie widoczne zabudowania wsi Kruszka. Poprawiają oporządzenie. Niejeden skrycie całuje krzyżyk wiszący pod bluzą. Żołnierski los ma ich poprowadzić ku wojennemu przeznaczeniu. Porucznik Uranowicz, będący w szpicy, melduje o obecności niemieckich żołnierzy w drodze prowadzącej do Krojan. Informacja trafiła do rotmistrza Świeściaka, który prowadzi całą grupę manewrową. Dobywa szablę z pochwy przytroczonej do sioda pod lewą tybinką i daje znak do rozpoczęcia szarży. Pierwszy szwadron szybko się rozwija, a tu za nim drugi. Błyski uniesiony do góry szabel groźnie odbijają się na tle w ciemnej wizjery lasu. Gwałtowne uderzenie polskiej kawalerii zaskoczyło niemieckich żołnierzy. Nie na długo jednak. Szybko, chaotyczny, po czym pojedynczy ogień przemienia się w cenną lawinę pocisków, która przykrywa galopujących ułanów. Kule dosięgają koni i ludzi. Wieść o tym, że polska kawaleria zaatakowała żołnierzy Wehrmachtu, szybko rozeszła się w 19. korpusie. Jednostki niemieckie zwolniły tempo natarcia, zaskoczone tak niespodziewanym polskim kontruderzeniem. Nie znali skali tego zwrotu zaczepnego. Umożliwiło to wycofanie się oddziałów piechoty w grupowanie Chojnice za Brdę. A co robi w tym czasie generał Hans Guderian? Dojeżdżał do sztabu 19. Korpusu stacjonującego w Czcianach i natknął się na uzbrojonych sztabowców w hełmach bojowych w trakcie ustawiania działka przeciwpancernego na stanowisku ogniowym. Gotowi byli na odparcie ataku pomorskiej brygady kawalerii, która rozpoczęła i w mniemaniu kontruderzenie. Ułani nie dali się zaskoczyć. Na szali położyli własne młode życie. 1 września 1939 roku pod Kratami zginęło 25 grudziąckich ułanów. W tym dowódca pułku, pułkownik Kazimierz Mastalerz. Ginie rotmistrz Eugeniusz Świeściak, podporucznik Tadeusz Mlicki. Ginie kapral Przystałowski. Dwaj bracia Adam i Jan Zebsta, ułan Jan Pisarski. Rannych i kontuzjowanych zostało 50 żołnierzy, w tym ciężkich ran doznaje podporucznik Antoni Unruh. Społeczeństwo ziemi chojnickiej nie zapomniało o swoich bohaterach.